A teraz zapraszamy Państwa do Toronto, a konkretnie na Uniwersytet York. Tu bowiem prowadzony jest unikalny w skali światowej projekt edukacyjny, kształcący renesansowych inżynierów, odkrywców, wynalazców i przedsiębiorców. Dziekan tego nawiązującego do czasów odrodzenia wydziału jest Polakiem i zaprasza swoich rodaków do studiowania w Kanadzie. Szczegóły zna Katarzyna Łęcka. Człowiek renesansu to osoba wszechstronnie uzdolniona, która bez większego problemu potrafi zrealizować niemal każdy pomysł, jaki tylko przyjdzie jej do głowy. Taka właśnie odrodzeniowa idea przyświecała twórcom nowego kierunku, jakim jest inżynieria renesansowa. Od kilku lat wykładana i praktycznie realizowana na Uniwersytecie York w Toronto. Chcieliśmy stworzyć to program taki, który pozwoli inżynierom funkcjonować dużo lepiej w XXI wieku. Przygotowujemy młodych ludzi do prac, które są jeszcze niestworzone. Dajemy im możliwość przygotowania takiego, który będzie pozwalał im zmienić pracę, jeśli to jest potrzebne, bez dużego wysiłku psychologicznego. W tym celu w 2012 roku powołano specjalną uniwersytecką placówkę, na czele której stanął Polak, profesor Janusz Koziński. Chodziło nam o to, żeby nie tylko inżynierowie mieli fantastyczne przygotowanie, jeśli chodzi o technologię, jeśli chodzi o nauki ścisłe. Chodziło nam o to również, żeby ci ludzie mogli lepiej orientować się, jeśli chodzi o główne religie w świecie, kultury. Chodziło nam o to, żeby nasi studenci również mogli władać więcej niż jednym językiem. Realizacja tego projektu nie byłaby jednak możliwa bez wsparcia Pierre'a Lazonde, głównego fundatora Szkoły Inżynierów w Toronto. Zawsze lubiłem tworzyć, kreować nową rzeczywistość. W tym projekcie spodobała mi się przede wszystkim jego innowacyjność, ale również pomysł inwestowania nie tylko w mężczyzn, ale i w kobiety inżynierów. Na uczelni docelowo ma studiować około 2000 inżynierów, specjalistów z różnych dziedzin inżynierii, lądowej, komputerowej czy kosmicznej. Nowy kierunek z polskim dziekanem to ogromna szansa dla polskich studentów. Zwłaszcza, że opracowano w tym celu specjalny program stypendialny dla Polaków i przedstawicieli kanadyjskiej Polonii. Katarzyna Łęcka, TVP Polonia.